Czołem widzowie kanału Kanapowy Komandos. Witam Was dzisiaj serdecznie ze Strzelnicy. Sandra Strzelnica, loku w Rybniku. Dzisiaj wyjątkowo ciężko było tutaj dotrzeć o czasie ze względu na roboty drogowe, tego typu rzeczy. Ekipa jest już zebrana, czekamy na swoją kolejkę do strzelania. Wiadomo, zasady bezpieczeństwa, nie ładujemy się tam, gdzie nie chcemy. No, dzisiejszym organizatorem tradycyjnie był Kobra, także czekamy na to, co nam wpadnie w łapy. Wybaczcie, że trochę krzyczę, ale mam w tej chwili stopery w uszach i guzik słyszę, a siebie to już szczególnie nie słyszę. Na stole. Proszę bardzo. Nie czołgowy, tylko piechotny. M16. SWD. O, do tego jakiś klon. A nie wiem, co to za cudo. Jakaś gładkolufowa sprawa. I też kolejny kostka, czyli powiedziałbym, że trochę podobny do grona, ale się na tym nie znam. Teraz małej. Silna grupa pod wezwaniem bierze się teraz za strzelanie. A później dwie piątki. Ja myślałem, że to ma większą kontrolny. Bo to ma większy kaliber. Rozładuj, rozładuj. Normalnie to jest 7,62. A 2 centy wypchnij. O, obróć. I tu na dół, tym na dół. Tak, tym. O, na dół, mocno. Ze względu na dzisiaj podwójne strzelanie, bo strzelamy my i ktoś tam jeszcze, w tej chwili mamy ograniczoną ilość tarcz, dlatego po każdym strzelaniu, jak już jest bezpiecznie, można i zaklejać dziury i strzelać sobie dalej. Piotrek zachowuje stoicką cierpliwość. Proszę bardzo, to jest człowiek, który się nie przejmuje niczym. Sylwek chodzi tak jakiś zdenerwowany. Jaki zdenerwowany? Zniecierpliwiony, a nie zdenerwowany. Aha, zniecierpliwiony. No to cieszę się. Kobrusiu, a z czego my dzisiaj szczylomy? Bo ja już pokazałem, ale chodzi o to, żeby też powiedzieć. Z tego. Aha, z tego, dobra. A z tego też? Też. A co to jest? Bo tam to już powiedziałem mniej więcej. A tutaj? Mosin przerobiony na 22 LR. O kurde, to ma taką siłę odrzutu, że pourywa wszystkim ręce. Wiatrówka. Ale tanie strzelanie, tak jak byś chciał. Ona mówi, że lepiej wkłada niż się celuje. Nie wiem, z tego cebulką już. Wziąłem wrzątek. Wziąłem wrzątek, żeby w patelni do słoiczka, umyty słoiczek. Zakręciłem do góry nogami, tu. Także z tydzień może leżeć. Nie, myślę, że nie będzie. Dziękuję. Jutro nie wiem. Taki plastikowy. Dobrą stronę ładu w prawo. To nie ma znaczenia. Dobra. Proszę, proszę, na razie. Bardzo głodny. Dziękuję. Co zostało? Krzysiu mnie owiódł. Ciok. Zabiję się, bo ja dzisiaj mam, nie wiem, gdzie ty byś. Nie chcę się zgłaszać. Piotrek, a skąd ty wiesz, jak to się wkłada? Zgaduję. Tym razem Krzysztof, Glock 9 mm. Zobaczmy, jakie efekty. Za mocno wyśleciłem tym zamkiem, tutaj nie wyjdziemy. Muszę ci powiedzieć, że ta siódemka na pewno jest twoja. Trójeczka. No ja nie trafiłam nic. Tu jest twoje. Dobrze się tym dużym strzelam. Tu jest twoje, Sandra. No wiem, tam widzę. Nie musisz mi pokazywać. Tu też. Bierz się, synu, za zaklejanie. Dajcie pary białe, chyba jedynkę. Namierz sobie. To
musisz za każdym razem robić. Nadchodzi moment, że trzeba nagrać pierwsze krzysztofowe strzelanie z karabinu. Proszę bardzo. Jeden w tarczy. I drugi. Tylko tyle. Co ja mogę powiedzieć? No gratuluję serdecznie na pierwszy raz. Myślę, że wynik jest fantastyczny. Jednakże ja kiedyś używałem amunicję. Paduj! To ci wziąć. No to wziąć. O Piotruś, wiedziesz z tego? Jakoś bardziej mi kałach leży w ręce. Ale... Po prawej za wysoko. Jest! O kurde, wyleciało. No to. Można? O, coś było. Ej, ale tu widzę jakieś podziałki, a jakie mam wiedzieć, gdzie jest środek? Na sierżanta tak. Tu nie trzeba przeładować? Co? Normalnie wkładam i strzelam? Nie, nie musi przeładować. Nie muszę? Nie, właśnie. Dobra, zacięcie. Jak przeładowuję, to mi ten, nie ratuje. Nie, czekaj. Gówno! To źle włożyłem? Nie. To jest broń, ona się ma prawo zacząć. Aha. Wiesz, nie wiesz, nie znam się, więc wolę zapytać, czy czegoś źle nie robię. Jeszcze raz? Nie przeładowujesz do końca. Za słabo przeładowujesz i puszczasz za szybko. Aha, to czekaj, spróbujemy jeszcze raz. Dobra? I teraz tak. Jeszcze. Nie daj się jeszcze. To puść teraz, puść. O. Brawo, zadeptaj go. Słupek się obulił. Słupek się nisko. Jak za nisko? Pod tarczą było. Powiem ci tak, dziękuję ci Armin, żeś mi mordę osmalił. Nie, nie. Teraz jest w komorze. Jest, tak? Jest na pewno? Nie ma was tutaj, kochani widzowie, to nie będziecie mieli co jeść. Maszkety z Gliwic, panie. Z Łabąd. Łabąd, żona zrobiła. Łabąd. To są maszkety z Łabąd.
Niedzielny poranek, godzina 10. Od godziny 6.30 budzą nas strzały znikąd. Nie wiem, czy będzie słychać, ale w naszą stronę tutaj myśliwi w tej chwili kierują swoje lufy i leci to wszystko na... O! I leci to wszystko na nas. A w obozowisku jaśnie państwo śniadają. Dobra, przestań strzelać. Możemy chyba się wychylić. Nie widzę. I nie zobaczysz, dopóki nie kupisz zestawu do odbioru TV Sat firmy Arkon. Coś mieliśmy powiedzieć, a nie skłamać. Kończymy naszą przygodę dzisiaj ze strzelaniem. Dzięki serdeczne Kobra za znowu zorganizowanie tej całej imprezy. Było zaje fajnie. Fajnie było, postrzelaliśmy później. Integracja nocna przy ognisku. Jak zawsze. No poszliśmy wyjątkowo wcześnie spać, bo poszliśmy spać między 3 a 4 nad ranem, ale warto było. I standardowo była o 6 pobudka. No bo trzeba było wstać na kawę, nie? I zaczęli strzelać. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich, którzy tutaj byli. No część już się zebrała, została tylko mała garstka. Ale wiecie, niektórzy szybciej dochodzą do siebie, a niektórzy muszą trochę dłużej poczekać. Mam nadzieję, że impreza stanie się powoli cykliczną i że w przyszłym roku również zobaczymy się na strzelaniu. No coś postaramy się załatwić. Tym razem musisz być oryginalny. Tak jak mówiłem, 8,8, ewentualnie kusza, łuk, wiesz, tego typu rzeczy. Ciężko będzie przebić tę wczorajszą ofertę. No. A zobaczymy. Muszę powiedzieć, że wybór broni wczoraj był niesamowity. Ja się zastanawiam, skąd ty to kombinujesz, ale nie pytam. Nie pytam. Zastanawiam, ale nie pytam. Nie? Dzięki serdeczne za obejrzenie tego króciutkiego i takiego wyrywkowego materiału, ale naprawdę nie było czasu kręcić, bo tyle było zajęcia, tyle było strzelania. A szkoda, że nie zrobiliśmy zdjęcia, ile blachy poznaczy, ile poszło pestek, nie? Te kartony, wiesz, te skrzynki amunicyjne, chyba 2 kontenery, wiecie, takiej wielkości dla tirów, nie? Mieliśmy z czego strzelać. Jakieś 5 stówek, jak nie więcej było. No, ja nie wiem, co prawda, jakie są koszty amunicjów, więc nie pytajcie, ale strzelanie od 22 LR po te największe naboje 7,62 i w ogóle, no, frajda niesamowita, nawet dzieciaki pod okiem instruktora dobrze się bawił. Jeszcze raz dzięki, a Wam za poświęcony czas również dziękujemy. Ahoj. Do następnego.